Jesteś w 100% pewny, że dasz radę? Oczywiście! Inaczej bym się na to nie zgodził. Bułka z masłem. A propos bułki. Mam tu pewną bardzo ważną sprawę. Tak, pilnowanie wszystkich naszych zwierzaków. No tak, właśnie to miałem w tej chwili na myśli. Luzik, cmykaj na tę imprezę do Kryształowego Królestwa. Spike ma tu wszystko pod kontrolą. No chodź już, Twilight, ucieknie nam pociąg! Bilety! Czeka nas ciekawa wycieczka. Księżniczka Cadence mówi, że kryształowe kucyki szaleją z radości. Pewnie! Oczywiście, że się cieszą. Mają szansę zostać gospodarzem igrzysk. To największa impreza sportowa w całej Equestrii. Czy igrzyska nie odbywały się kiedyś w Cloudsdale? Nie. W Cloudsdale miały się one kiedyś odbyć. Pamiętam, jak przekazano nam tę złą wiadomość. Igrzyska sportowe odbędą się... Odbędą się w Filadelfii! Nie! Kryształowe kucyki przeżyły 1000 lat klątwy złego króla. Dość już zaznały przykrości. To byłoby straszne, gdyby nie zostały wybrane na organizatora igrzysk. No właśnie. Księżniczka Cadence liczy, że uda nam się przekonać panią inspektor, żeby to ich wybrała na gospodarzy, a my jej nie zawiedziemy. Prawda? Odpowiadam Twilight na pytanie! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar, nasze przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc, w krainie marzeń. Razem dzięki nam. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Kucykowe dyscypliny. Raz, dwa, trzy, raz! Kryształowi górą, raz! Świetnie, moje drogie, brawo! Jesteśmy gotowe! Jeszcze raz, od początku. O, no coś, to już jest dobrze. Powtarzałyśmy to już tuzin razy. Chyba wystarczy. Księżniczka mówiła, że dla tej inspektor liczy się najdrobniejszy szczegół. Nie możemy dopuścić do pomyłki. I tym razem przećwiczmy także układ. Tu, w pociągu? Nie słyszałyście? Ustawiamy się! Raz, dwa, trzy, raz! Kryształowe Królestwo, proszę uważać przy wysiadaniu. Trzeba było uważać także przy tym hamowaniu. Kryształowe Królestwo jest coraz bardziej kryształowe! Zatrudnili chyba każdego mieszkańca do polerowania każdego kąta. Dlatego pewnie nas poproszono o stworzenie komitetu powitalnego. A także dlatego, że zrobimy to lepiej niż wszyscy. Księżniczka miała rację. Tutejsze kucyki oszalały z radości. Tak, pamiętam też to uczucie. Ale dużo lepiej pamiętam gorzkie ukłucie rozczarowania, kiedy nas nie wybrano. Właśnie takie. Takiej miny wolałabym nie zobaczyć. Jesteśmy. Są dziewczynki. Słonko wzeszło, wstawaj z biedronkami. Klaszcz w kopytka i ruszaj bioderkami. O, Rajciu, tutaj jest obłędnie. Proszę, niech wszyscy się odsuną. Teraz ja. Możesz spróbować wszystkiego, na co masz ochotę. To także dla komitetu powitalnego. O! Tam możesz wziąć kryształową kąpiel błotną. Na ciało działa odprężająco i odmładzająco na skórę. Zanurzenie się w błocie brzmi mało zachęcająco, ale szczerze radzę spróbować, bo... Pinki, nie! Ale odprężenie! Pinkie Pie, zachowuj się. Miłej zabawy. Ja muszę teraz zrobić sobie odświętne uczesanie. Odświętne uczesanie? Na wizyty ważnych gości tradycja każe władcom Kryształowego Królestwa wplatać kryształy w grzywy w bardzo szczególny sposób. Inspektorka igrzysk na pewno jest przygotowana. Uzna, że mój wygląd jest odbiciem wagi jej wizyty. Księżniczko! Za twym pozwoleniem mamy dwie ważne wiadomości. Pierwsza, twoja stylistka grzywy ma grypę i nie przyjdzie tu dziś z obawy, że mogłaby cię zarazić. O, no cóż.
Oby szybko wyzdrowiała. Czy któraś z obecnych stylistek wie, jak się robi tradycyjne odświętne uczesanie? Nie wiem, pojęcia. Tylko nas się boję. Trudno to, tylko szczegół. Chwila, zaraz! Chyba chcemy, żeby igrzyska odbyły się tutaj. A więc nawet szczegóły są istotne. Rainbow Dash. To może ja spróbuję pomóc? Och, Rarity, naprawdę byś się tego podjęła? Tak trzymać, Rarity! Na szczęście mam w kufrze dość dokładną instrukcję. Ojejku! Może to za trudne? Możliwość ułożenia włosów koronowanej głowy na tak ważną okazję to wielki zaszczyt! I dam z siebie wszystko! Widzisz? Koniec kłopotów! Poza tym, ta inspektor będzie tu dopiero za parę godzin! Mam czas zgłębić najdrobniejsze... niuanse! Och, Rarity, to cudownie! Mówiłaś, że masz dwie wiadomości? Tak, właśnie. Inspektorka pani Harshwini przyjedzie tu najbliższym pociągiem. Już, za chwilę. Co? Trzeba było mówić od razu! Został nam tylko kwadrans! Juniu! Ile zajmie ci uczesanie księżniczki? Pewnie da się pójść na skróty. To jak, umawiamy się już na miejscu w zamku? Tak. Spoko, będzie dobrze. A zatem wypatrujemy kucyka z kwiecistym nadrukiem na walizce. Łatwa łatwizna, trująca trucizna. Mamy poprowadzić panią inspektor do zamku, urządzić jej powitanie, zagaić rozmowę, a następnie... wyjąć desery, żeby odmarzły, bo inaczej ktoś złamie sobie ząb? Udaj, że nie słyszałaś. Miejmy na uwadze, że inspektorka swoim wcześniejszym przyjazdem pewnie specjalnie chciała nas zaskoczyć. Ale po co? Zdarzało się, że próbowała przyłapać organizatorów na nieprzygotowaniu. Sprawdza, czy damy radę sprostać napięciu, z którym wiąże się urządzenie tak wielkich igrzysk. Och nie, kiepsko to widzę. Musimy cały czas być o krok przed nią i nie dać się jej skołować. Pamiętajmy po prostu, że ta inspektor poddaje nas różnym próbom. Przepraszam panią! Tak? O co chodzi? O nie! Spokojnie. Nie byłyśmy umówione, ale przyszłyśmy tu, żeby oficjalnie przywitać panią w Kryształowym Królestwie. Całą gromadą przyszłyście mnie witać? Tak. A to ci historia, nie spodziewałabym się! Ależ nie trzeba było. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. Oczywiście witamy panią w imieniu księżniczki. Księżniczki? Księżniczki Kadens? Zgadza się. A to ci historia, nie spodziewałabym się. Jestem zaskoczona i zachwycona. Ponieść pani walizkę? Jeśli masz ochotę. O, jakie śliczne kwiatki. Przepraszam. Pierwszym naszym przystankiem jest zamek. To tu przygotowane zostało odjazdowe powitanie. Na zamku? Nie żartujesz? A to ci historia. Dobrze idzie. Powolutku sobie dojdziemy. Księżniczka zdąży się przygotować i wszystko się uda. No i jak tam nam idzie? Otóż, bardzo przepraszam, ale to naprawdę skomplikowane. Da się naprawić. Co naprawić? No bo szukałam skrótów i myślałam, że punkt 12 jest nieobowiązkowy. Ale nie! A to ci historia, kryształowy zamek! Widziałam co prawda zdjęcie, ale nie przypuszczałam, że dane mi będzie zobaczyć go na własne oczy. I to od wewnątrz. Ojeju, ale ona miła. Na pewno specjalnie to robi, żebyśmy straciły czujność. Zobaczysz. Ona tylko tak gra. No naprawdę? A to ci historia? Bardzo proszę, niech pani usiądzie. A czy mogłabym najpierw się przebiec? Bardzo długo jechałam pociągiem, muszę koniecznie rozprostować nogi. Och, tak? Właśnie mieliśmy zaczynać. Tak? To bardzo proszę. Pobiegam sobie później. Założę się, że w ten sposób sprawdzę, jak radzimy sobie z opanowaniem w nerwowej sytuacji. Zdałyśmy test. Przebicia! Dziękujemy pani, że mamy możliwość zaprezentowania tego wspaniałego królestwa. Przyjemność po mojej stronie. A że same nie pochodzimy stąd, to najlepiej wiemy, jak ciepło to królestwo zawsze wita swoich gości. 3, 4, 5, poznać ciebie mamy chęć. 1, 2, 2, 1, to królestwo nie ma skaz. 7, 9, jak się zgadzasz, głową kręć. 1, 2, 3, 1, kryształowi górą.
życie nigdy nikt nie witał mnie w tak cudowny sposób jak wy tu dzisiaj. Bardzo się cieszę. Księżniczka Kadens także bardzo się ucieszy. Naprawdę? Nie przypuszczałabym, że ona wie o moim istnieniu. Oczywiście. Od tygodni przygotowuję się na pani przyjazd. A to ci historia? Jest tu gdzieś? Dobre pytanie. Gdzie jest księżniczka? I miała przypadkiem już do nas przyjść? Nic nie szkodzi. Może jednak spróbuję się odrobinę przebiec. Lub, jeżeli pani chce, możemy oprowadzić panią po zamku. Będzie pani mogła przy okazji rozprostować nogi. Zwiedzanie kryształowego zamku, a to by była historia. Dasz, przecież my nie znamy tego zamku. To jej kolejny sprawdzian. Nie dajmy jej się zbić z tropu. Ja panią oprowadzę! Ja! Pozwólcie, pozwólcie! Dobrze. Oprowadźcie panią po zamku, a ja zajrzę do księżniczki. Dzień dobry! Dzień dobry. Nareszcie ktoś wychowany. Co ty tu robisz? Skończył nam się program powitalny, więc chciałybyśmy już przedstawić panią Hashlin. Nie! Księżniczka Kadens jest niegotowa. Fatalnie nam to poszło. Daj mi z nią porozmawiać. Nie możesz! Nie wolno ci. Księżniczka poddaje się teraz zabiegowi regeneracyjnemu na włosy. Chwilowo wygląda strasznie. No coś ty, nie przesadzasz. To wyobraź ją sobie we fryzurze na jeżo zwierza. Proszę, tylko ja nad tym teraz panuję. Musisz dać mi więcej czasu. Nie mamy wyjścia! A tu, jak pani widzi, to jest taka wielka, okrągła budowla. Słynie z okrągłości i wielkości. Wspomniałam, że jest okrągła. To się chyba nazywa rotunda. Mała, ciasna rotunda. Być może! Koło to koło, mam rację! Spokojnie, Pinky, bez numerów! Ma taki dobry humor, proszę cię, lepiej go nie psujmy. Pięknie! Podoba mi się ta architektura. W detalu dostrzegam motywy neogotyckie. Słusznie? Hej! Proszę spojrzeć! Nareszcie jesteś. A gdzie Kadens? Proszę powiedz, że tuż za tobą. Coś jest nie tak z tym uczesaniem. A tu jak leci? Wiecie, nie chcę sprawiać kłopotu, ale nogi już mi odpadają od tego stania w miejscu. Ha? Nudzi jej się. A Rarity potrzebuje więcej czasu. Sprawdzę, czy Shining Armor może nam pomóc. Niech ktoś zajmie czymś panią inspektor. Ja to zrobię. Chce pani rozprostować nogi? Jesteśmy w stanie zapewnić pani wszelkie wygody. Zapraszamy panią do zamkowej siłowni. Czyli musimy pójść... tędy. Idziemy. Nie. Twaili! Cześć, bratku. Shining Armor, musisz mi pomóc. Czy coś się stało? Moje przyjaciółki właśnie nieudolnie oprowadzają po zamku panią inspektor od igrzysk. Co to ma być? To ma być galop? Czy jakiś nędzny kłus? Oprowadzają po zamku? W tym akurat mogę być pomocny. Ruchy, żwawo! Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Tak, wiem. Ja się nie martwię. Nie martwię się. Podziałało! Wreszcie wyszłam! Jak przyjemnie rozprostować nogi! Kto to? Okazało się, że w kryształowym zamku w ogóle nie ma siłowni. Uwaga! Zatrzymajcie ją! Chwila! To inspektorka od igrzysk. Niech robi, co chce. A to ci historia, jestem na dworze. Czemu jest taka dziwna? Pojęcia nie mam, ale to ona decyduje, kto urządzi igrzyska, a nie my. Ja chcę wyjść! Chcę biegać! Uwaga! Aj, dobrze, zatrzymajmy ją. Ciekawe, dokąd ona tak pędzi? Już prawie! Prawie! Już prawie ją mam! Cudna gonitwa! Nie ma jak dobra galopada dla rozprostowania zastałych kości. Ale szybka! Piękna!
Piękna, otwarta przestrzeń. Przypomina mi się dom. A to ci historia. A więc, podoba się tu pani? To ja się cieszę. Ależ oczywiście. Uwielbiam podróże i zwiedzanie nowych miejsc. A tu u was, kochani, jest naprawdę przepięknie. Tak? Dziękujemy, miło słyszeć. Jestem Shining Armor. O, książę. Co się dzieje? Na moje oko właśnie zapada decyzja, kto będzie gospodarzem igrzysk. Trybisz bazę? A to ci historia. Pierwsze widzę księcia. Naprawdę? Pełniąc taką funkcję, nie widuje ich pani często? Gdzie tam? Jestem zwykłym dzikim mustangiem z Mustangi. Właśnie urlopuję. Nie sądziłam, że dane mi będzie spotkać koronowane głowy. Pani nazywa się Harshwini i jest inspektorem do spraw organizacji igrzysk? Co? Inspektorem? Zabawiamy nie te! Proszę, bądź jeszcze tu, proszę, proszę, proszę! Musi się znaleźć druga osoba z kwiecistym nadrukiem na bagażu. Musi, ale nie ma! Lepiej, żebyśmy ją znalazły, nim Kadens dowie się, jak narozrabiałyśmy. Dobrze, to ja mam taki plan. Dzielimy królestwo na 5 sektorów. Każda przeszukuje jeden. No, ale z wyjątkiem spa. Tam nie ma sensu szukać, tam jest księżniczka. Jeśli także pani Harshwini, to i tak już po zabawie. Każde miasto w Equestrii chce być gospodarzem igrzysk, więc ja muszę się nasłuchać i napatrzeć na różne wygłupy, bo wszyscy odstawiają przede mną szopkę. A ja muszę powiedzieć, że cudownie mnie tutaj przywitano. Rozważam nawet przedłużenie pobytu. Co takiego sprawiło, że pani pobyt jest tak wyjątkowy? Rety, od czego zacząć? O, patrzcie, jest! Mamy szczęście! Jeszcze się nie zauważyły! I naprawdę wyjątkowo mi się udało! Mam dobre wieści! Proszę, księżniczka Kadens jak spod igły! Księżniczka Kadens? Więc to tu się pani chowała! Tymczasem mnie spotkało najbardziej nieprzyjemne powitanie w całym moim życiu! Tak, to niemożliwe! Co się pani nie podobało? Brak powitania! O co tu chodzi? Księżniczko! Przywitałyśmy niewłaściwego kucyka. Prawdziwą inspektor przegapiłyśmy, a więc przez nas wszystko stracone. Drożdżóweczki? Gdy byłam źrebakiem, bardzo chciałam, by Cloudsdale zostało gospodarzem igrzysk. Ale tak się nie stało. Myślałam, że wszystko nadrobię, pomagając kryształowemu królestwu w wygraniu konkursu. Ale zdaje się, że zaprzepaściłam wasze szanse. Znów jesteś za prędka. Właśnie wysłuchałam opowieści, jak cudownie ciepło, zabawnie i wspaniale ta pani została tu przyjęta. Święta, prawda? A to wszystko dzięki tym świetnym kucykom. A to w moim eksperckim mniemaniu świadczy o szczerym, nieustawionym, acz bardzo dobrym traktowaniu nowo przybyłych i zwiększa powodzenie w organizacji igrzysk. A to z kolei oznacza jedno. Kolejnym gospodarzem wielkich igrzysk jest Kryształowe Królestwo! Udało się! Gratuluję, Kryształowe Kucyki! A, wiecie, to fajne uczucie pomóc komuś w czymś, czego kiedyś się tak pragnęło. Prawie jak zdobycie tego samemu. Prawie. Przyjedziemy tu przecież kibicować na igrzyskach. Masz rację. Będzie ekstra! Ojejkusiu! Proszę wsiadać! Szkoda, że Spike nie przyjechał z nami. Dobrze by się bawił. W domu też na pewno świetnie się bawi z naszymi pupilami. Myślisz, że potrafił nad nimi zapanować? Jeśli tylko zachował spokój, to na pewno doskonale tam nimi dowodzi. Słyszycie to? Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Gruźniak i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski i Janusz Onofrowicz. Co tu włożyć? Co tu włożyć?
opanuj. To nie jest żniwna parada. My tylko idziemy na stację. Bez wyrazu. Na plażę. Twoja kuzynka nie zwróci na to uwagi. Włóż cokolwiek. To nasze pierwsze spotkanie. Ona jest z Manhattanu. Chcę zrobić dobre wrażenie. Wiesz, co zrobi dobre wrażenie? Co? Gdy będziesz punktualnie na stacji. Nie musisz się tak spinać, słoneczko. Na pewno się dogadacie. Jest coś, co was łączy. Och, to? Miły co? Żadna z was nie ma znaczka. Co? Nie mogłeś mi o tym wcześniej powiedzieć? No cóż... To kompletnie wszystko zmienia. Widzimy się na stacji. Lecę po Sweetie Belly z Kudalu. Twoja kuzynka ma spać w tym pokoju. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód, moc, krainy marzeń. Razem dzień i noc. Gaz magii niech otuli dziś nas. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Będzie się chciała przyłączyć? Miłe jabłko. Mówiłam ci, że nie ma znaczka. Pierwsze, co zrobi, to wstąpi do znaczkowej i chyba się zaraz rozpęknę z wrażenia! Czy to jest już jej pociąg? Tak. To ona! O nie, nie, to nie ona! O, to na pewno ona! O nie! O, tam! O, i to też nie jest ona! Bubblom, ty nigdy nie widziałaś Babs, pamiętasz? Och, no tak. O, to ona! Babs, Babs! To ja, kuzynka Epiblum. A to jest Sweetie Belle, a to jest Skudalu. I strasznie się cieszę, że tu do nas przyjechałaś. Dzięki, ja też się cieszę. To będzie fantastyczny tydzień. Właśnie na to liczę. Zobaczysz, jak się będziemy bawić. W tym tygodniu będzie żniwna parada i mamy platformę. Tak? Nigdy nie jeździłam na platformie. I mamy dla ciebie wielką niespodziankę. Tak, niespodziankę. A oto... Główna kwatera znaczkowej ligi! Co to znowu za liga? Organizacja, która pomaga ci zdobyć znaczki! Nasze wspólne dzieło! Tylko my do niej należymy! Ale chcemy się rozwijać, a ty jesteś świetną kandydatką! Naprawdę? No tak, tak jak my, nie masz znaczka! A, tak... racja... Jak pozwolisz, to ci pokażę różne fajowe rzeczy, żeby cię zachęcić! Tutaj się odhacza listę. Ha! Tutaj jadamy lunch. A tutaj przychodzą nam do głowy świetne pomysły. Ha! Tak. Zostawisz nas na chwilę? Jasne. Ona nawet nie mrugnie. Jest z Manhattanu. Byle drobiazgami nie zrobimy na niej wrażenia. Platforma! Może wziąć z nami udział w żniwnej paradzie. No właśnie. W tym miejscu naprawdę się najlepiej myśli. Oto i ona! Oficjalna platforma znaczkowej ligi na tegorocznej żniwnej paradzie. Jesteś członkinią znaczkowej ligi, więc jedziesz razem z nami. To będzie super zabawa. Raczej kompletne pośmielisko! Co to ma być? Wielka pomarańcza? To jest dynia! Wygląda raczej jak kartofel! A co to za gładki boczek? Moja kuzynka, Babs, jest z Manhattanu! Z Manhattanu, tak? Cóż, można ci to zapisać na plus! Przyłączyła się do waszego klubu? Jak on się zwie? Znaczkowa Liga, czy jakoś tak? Już chyba raczej znaczkowa figa. Ej! Dziewczyna z wielkiego miasta? To lubię. Ach tak,
a ja się dopiero rozgrzewam. Uważajcie. Ach! Jak mogła to zrobić? Nie jestem pewna, czy na wsi jada się dyniowe pire. Niech się Applejack dowie. Niech się Applejack dowie o czym? No wiesz... A ty co? Skarży pyta? No chodź, Babs, trzymaj się z nami. Z kucykami na poziomie. To są płaksy. Co to w ogóle było? Babs chyba przeszła na drugą stronę. Trzeba powiedzieć Applejack! Nie! Nikt się nie będzie skarżył! Tak, i nie jesteśmy płaksami. To dlaczego chce mi się płakać? Nie mogę uwierzyć, że zniszczyła platformę. Ty przynajmniej nie jesteś spokrewniona z taką wredną małpą. I co teraz będzie? Zrobi się nową platformę. To proste. Żartujesz, a ona przyjdzie i ją rozwali. A gdyby powiedzieć Applejack? A ty co, skarży pyta? Nie! Nie będziemy się na nikogo skarżyć. Poza tym, ona tu będzie może z tydzień. Będziemy jej unikać jak zarazy, aż wróci do domu. No właśnie, tak, to nic trudnego. Jej, 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 jej. Najpierw było tak, że nas cieszył nowy gość. Nie dziwcie się, bo przyjaciółek nigdy dość. Babs była miła całkiem, lecz to tylko pozór był. Za słodką minką zwykły łobuz w niej się krył. To chodzące zło, co mamy zrobić z nią? Niezłe ziółko, ona dręczy nas. Kółko, jak się pozbyć Babs, która nam zatruwa czas? Niezłe ziółko, unikamy jej. Kółko, jak się pozbyć tej dla nas koleżanki złej? Dokucza nam to potwór, przyznaj sam. Jej, 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 jej. Uciekanie przed nią nie bardzo cieszy mnie, ale my znaczkowa liga nie szukamy walki, nie. Wyjedzie stąd, wkrótce wróci tam, skąd jest na wschód. Zapomnimy ją i będzie tu spokój znów. To chodzące zło, co mamy zrobić z nią? Niezłe ziółko, ona dręczy nas. Kółko, jak się pozbyć Babs, która nam zatruwa czas? Niezłe ziółko, unikamy jej. Kółko, jak się pozbyć tej dla nas koleżanki złej? Mamy dość, skąd w niej to? W głębi serca taka złość. Po co ten gniew? Jaki w tym sens? Ona i my lepiej mogłoby być. Niezłe ziółko, zadyma w kółko. Niezłe ziółko, kłopoty w kółko. Niezłe ziółko, co mamy zrobić z Babs? Babs jest gorsza niż odciski, ale przynajmniej mamy nasz... Ej! Domek na drzewie należy do mnie! Jak to do ciebie? Domek na drzewie jest nasz! Kiedyś należał do was, a teraz jest mój! Oraz mój! Oraz mój! To nie jest w porządku! Myśmy ci nic nie zrobiły! I niech tak zostanie! Zmywajcie się, jęczy dusze! Bam, bam! Ja znaczy mam! Tym razem ta małpa posunęła się za daleko, żeby nam odebrać domek i moje łóżko. Nie żartuj. Wcale nie żartuję. Trzeba pogadać z Applejack. Nie! Z Rarity? Nie! Z Twilight? Nie, nie, nie. Musimy się na niej odegrać. Tak. Odegrać się. Ale jak to się robi? Wiem! Zostanie gościem honorowym na naszej żniwnej paradzie! Tak! Zaraz, co? Znajdź hasło obciach w encyklopedii. Wkleimy tam jej zdjęcie! No!
Czy to z butiku Karuzela? Tak, świetnie. Złoty pył z cukrowego kącika to do zdobienia ciastek. To chyba tego używa Rariki do swoich jadalnych butów. Śrubki i nakrętki do mechanizmu, różne narzędzia. Przyniosłaś to coś, no wiesz do czego? Co to? Minutnik z kuchni babci Smith. Do czego to? Zobaczysz. Ruszajcie się, do roboty. Mamy tylko parę godzin do świtu, a ta platforma musi wyglądać tak dobrze, żeby babs sama chciała się nią przejechać. Myślę. Wszystko gra. Oh, dobra, zabierajmy się stąd, zanim babs nas nakryje. Znaczkowa Liga górą! Naleśniczki, marchewkowe, pyszne, zdrowe. Co? Nie, powalająca raczej z wykopem, co? Nie, bez wykopu żadnego kopania! Niech ci się nie śni, że się nią przejedziesz. To nie dla ciebie! Znaczkowe mazgaje! Czas ustawiony? Nauczy się szacunku dla znaczkowej ligi! Pozwoliłeś cię babs przejechać się jabłkiem? Tak, uznałyśmy, że w końcu zasługuje na to, by znaleźć się w centrum uwagi. Wiedziałam, że się na was nie zawiodę. Babs potrzebuje atencji. Tyle złego ją spotkało w Manhattanie. Złego? Tak. Nic wam nie powiedziałam, bo nie chciałam jej robić tyłów. Ponoć jakieś łobuzy strasznie jej dokuczały, tylko dlatego, że nie ma znaczka na boku. Dokuczały? Łobuzy? Tak. Przyjechała tu do nas, żeby odsapnąć i dojść do siebie. Jestem z was dumna. Moje dziewczynki. Więc to dlatego przyłączyła się do Diamond Tiary i Silver Spoon, kiedy przyszły nam dokuczać. Nie chciała być ofiarą łobuzów, więc uznała, że lepiej będzie trzymać ich stronę. A teraz to my okazałyśmy się łobuzami? Co myśmy zrobiły? Niezła platforma! Kiedyś należała do tych trzech małych płaks. A co wie Moo na temat kół? Szybciej, dziewczyny, szybciej! Applejack, musisz nam pomóc! A? Szybko, musisz nam pomóc! A? To jest pułapka! Babs, odwet! Zemsta! Nie ma czasu! Musimy ją wyciągnąć! Pinkie Pie, otwórz! A to dobre! Co na rzecz? Otwórz te drzwi! Proszę! Oh!
wiecie co? Hej! Wracajcie! Na sałatkę! Może wyjdą nam znaczki za najgłupsze pomysły wszechczasów. Jesteście całe? Tak, w porządku. Spoko. Ja byłam dla was okropna, a wy mi pomogłyście. Nie do końca. Nie kabuję. Przecież tam byłam. Wypchnęłyście mnie, nim platforma spadła do jeziora. Ale to przez nas ona spadła do jeziora. Zostawiłyśmy pułapkę. Bo widzisz, chciałyśmy się odegrać za to, jak nas traktowałaś. A potem Applejack nam powiedziała, jak ci dokuczano na Manhattanie. I zrozumiałyśmy, że starałaś się uniknąć tego samego w Ponyville. Tylko, że wtedy to już ty dokuczałaś nam i... Czy życie musi być takie przewrotne? Chcemy ci tylko powiedzieć, że... Przepraszamy! I ja was też. Wiecie, można było tego uniknąć, gdybyście od razu przyszły do mnie. Cały czas im to mówiłam! To co? Zaczniemy na nowo? Oczywiście! Tak! Pogadam z moją siostrą o tych łobuzach w szkole. Dobrze. A gdyby były kłopoty, to możesz liczyć na nas, tak? Już wyjeżdżam? Pięknie! Zostaw nas z tymi płaksami bez znaczków! Ej! Mówicie o moich przyjaciółkach! Przyjaciółkach? Tak! Nie podoba się? Żebyś wiedziała, że nie! A co? Może mi zabronisz? Twoja mama dowie się o twoim zachowaniu. Będzie mi brakować tej zarazy. Zarazy? Nie pogodziłyście się? Nie. Widzisz, nazwałyśmy ją zarazą, bo naprawdę była wredna. Ale teraz to znaczy, że ją lubimy. Kapujesz? Nie. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Gruźniak i inni. Teksty piosenek Andrzej Brzeski i Janusz Onofrowicz. Telegram dziś muzyczny mam wesoły, co tu kryć? Imprezka się szykuje nam i musisz na niej być. Bo Kami właśnie kończy rok, okazja prima sort. Na pewno spory będzie tłok i wjedzie pyszny tort. O
dobry nastrój wszystkim chodzi, to przyjęcia cel. Więc będą różne fajne zawody i dziesiątki gier. Gdy ci prezentu brak, to mało ważna rzecz. Liczy się, by zaśpiewać 100 lat i dobry nastrój mieć. Lista gości jest i sali plan, lecz ważna jesteś ty. Więc proszę, proszę, przybądź tam, przykrości nie rób mi. Więc proszę, proszę, przybądź tam, przykrości nie rób mi. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Czar. Naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód, moc, w krainie marzeń. Razem dzięki nam blask magii nie potuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Samotna imprezka. Och. Ładnie, ale pokażę ci, jak to się robi fachowo. Dziewczyny! Co tam, Pinkie Pie? Siemasz! Chciałam wam tylko powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że przyszłyście na urodziny Gamiego! Pinki, nie przegapiłabym takiej imprezki! Święte słowa! Kiedy Pinkie Pie urządza przyjęcie, przychodzę! Ta-da! Och, wylosowałaś zwykłe jabłko! Ale nie martw się, pełno tu też innych niespodzianek! Co? Jakich niespodzianek? No przecież nie mogę powiedzieć, nie byłoby niespodzianki! Przepyszny jest ten twój poncz. Zrobiłaś go według tego samego przepisu, co na pożegnaniu wiosny? Nie, to całkiem nowy. Ulubiony Gamiego. Imprezki są najlepsze, Pinkie Pie. Imprezki są najlepsze, ponieważ przychodzą najlepsze przyjaciółki. O! Zapraszam na parkiet! Gami chce tańczyć! Brawo, Gami! Gami, to jest twój bal! Brawo, Gami, to jest twój bal! Padam z nóg! Nie tańczyłam tyle od poprzedniej imprezki u ciebie. Dzięki za zaproszenie! 100 lat, krokodylku! Kolejny udany wieczór u Pinkie Pie. Było cudownie. Może zostaniecie? Jest jeszcze ciasto! Nie, ja chyba dziękuję. Ale było super. Trzeba wkrótce to powtórzyć. Oczywiście, że trzeba to powtórzyć! Cześć, już jest wkrótce! Słucham? Powiedziałaś, że trzeba to wkrótce powtórzyć, proszę! Zaproszenie dla ciebie! Zapraszam na pourodzinowe przyjęcie Gamiego. Dzisiaj o 15:00. Będą wszystkie nasze przyjaciółki! Będą tańce, słodycze, lody i poncz! Chcesz powiedzieć, że dziś? To znaczy właśnie dziś o 15:00? Jak najbardziej! O, rety! Bardzo bym chciała, ale dziś muszę się trochę pouczyć. Mam kilka zaległych książek. Jasne, rozumiem. Nauka przede wszystkim. Ale nic się nie martw. Podeślemy ci kawałek tortu. Dziękuję. O, i Twilight! Nie pozwól książkom zalegać. Po prostu je czytaj. Zapamiętam to. O, cześć, Pinkie Pie. Co cię do mnie sprowadza? Jesteś gotowa zakręcić kopytkiem? To zaproszenie na pourodzinowe przyjęcie Gamiego dziś o 15:00. Będą tańce i zabawy, tort, lody i poncz. Jak to dzisiaj? To znaczy właśnie dziś o 15:00? Ale śmiesznie! To samo powiedziała Twilight! Odpowiedź brzmi tak! Dziś o 15:00! Ale ja ten... Ja chyba nie... dziś nie będę mogła, bo ten... muszę dziś... no wiesz, muszę... zebrać jabłka! Jabłka! Tak, to nasza praca! Właśnie, jabłka. My je... zbieramy. Spoko, logo, foko! Przyjęcie i tak się uda, nawet jeśli gości będzie niewielu! Czy mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić, moja śliczna? Mógłbyś się wykąpać?
Jak ci to delikatnie powiedzieć? Pachniesz jak zgniły ogryzek zawinięty w spleśniałe siano i zamoczone w smoczym pocie. Świetny kapelusz, bardzo nowoczesny. Jakaś okazja? Dziś o 15 urządzamy pourodzinowe przyjęcie. Przyniosłam ci zaproszenie. Przyjęcie dziś o 15? To znaczy właśnie dziś o 15? Bardzo dziwne, że wszystkie powtarzacie to samo. O, naprawdę? Wiem, że późno zawiadamiam, ale tak świetnie bawiłyśmy się na imprezce urodzinowej, że urządzam imprezkę pourodzinową. Z pewnością masz rację, ale niestety muszę odmówić. Muszę umyć włosy. Chyba żartujesz, wcale nie są brudne. Nie są? Nie. Widzisz? Brudne. Muszę lecieć. Bez Twilight, bez Applejack, bez Rarity. Trudno, przyjęcie i tak się uda, nawet jeśli przyjdą tylko dwie. Dziś o 15? To znaczy... Tak! To znaczy właśnie dziś o 15. O nie, bardzo byśmy chciały, ale akurat dziś pilnujemy domu. Obydwie? Bo to duży dom. Ale już późno, naprawdę musimy lecieć. Stać! Może przyniosę wam pourodzinowego tortu i lodziki? Czyjego domu pilnujecie? Harego. Harego? Raczej chyba go nie znasz. Bardzo dziwne. Przecież ja znam tutaj wszystkie kucyki. To niedźwiedź. Niedźwiedź? Tak, to taki spory miś. I będzie się gniewał, jeżeli zaraz się nie zjawimy. Stać! Mamy tu niedźwiedzia, który mieszka w domu? To taka bardziej jaskinia. Ale tak ją ładnie urządził, że to prawie dom. I prosił, żeby przypilnować mu domu, jaskini, bo będzie... Na plaży. Wyjeżdża nad morze? Tak, on uwielbia... Zbierać muszelki. Grać muszelki. Zbierać muszelki. Lecimy! Coś bardzo dziwnego tutaj się dzieje, Gami. Rozumiem, że Rainbow Dash i Fluttershy muszą pilnować domu niedźwiedziowi. Ale jak to możliwe, że reszta moich przyjaciółek też akurat nie mogła? Rarity musi myć włosy, Applejack zbierać jabłka, Twilight ma zaległe książki i musi się uczyć. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to tylko... O! Wymówki! To chyba nie jest nauka, ani zaległości. Pewnie przyszłaś. Jest tu gdzieś Pinkie Pie? Nie wydaje mi się. Dobrze. Ona nie może się o niczym dowiedzieć. Naturalnie. Zaraz wracam. Przecież się przyjaźnimy. Dlaczego Twilight ma przede mną tajemnicę? Już wraca. Proszę bardzo. Dziękuję. I proszę się nie wygadać przed Pinkie Pie. Hej, dlaczego zalatają te łóżka? Zgłębić ten temat. Jesteśmy spaleni. Zmieniamy tożsamość. Nie widziała cię w cukierniczym, prawda? Myślę, że nie. To dobrze. Nie chcę, żeby wszystko zepsuła. Ja też. Widziałaś ją? Ostatnio dziś rano. To tak jak ja. Że też dzisiaj akurat wymyśliła tę imprezkę pourodzinową. Całe szczęście, że udało mi się wymyślić jakąś wymówkę i odmówić. Mnie też. Tak będzie zdecydowanie lepiej. O ile uda nam się to utrzymać w tajemnicy przed nią. To na razie. Myślałam, że uwielbiają moje przyjęcie. Cześć, Pinkie Pie. O-o. Rainbow Dash, stój! O, trochę
idziesz? Do renowacji. Będziemy robić po całości. Prace remontowe trwają, uwijajmy się! Słyszałyście? Prace remontowe! Właśnie, mamy remont i tej wersji będziemy się trzymać. Spoko, loko, foko! Sekrety i kłamstwa, nic tylko sekrety i kłamstwa! One coś knują, Gami, i ja mam o tym nie wiedzieć! Ale ja się dowiem! Dowiem się o tym na pewno! I wiem już, kto mi wszystko za chwilę wyśpiewa! Wyśpiewa mi za chwilę na pewno! Jeju, ale pycha! Mogą być twoje, wiesz? Musisz tylko mówić. Mówić? A, to spoko, uwaga! Piękną pogodę dziś mamy, nie? Uwielbiam te wiosenne, słoneczne dni, ty pewnie też! Ptaszki śpiewają, kwiatki... Nie. O naszych znajomych! O, dobrze! Pomyślmy. Na przykład Twilight Sparkle jest jednorożcem. Niezła w czarach, tęgi umysł. Przejdźmy do Rarity. Co za sztuka! Twilight uważa, że nie mam u niej szans, ale co ona tam wie? Mamy też Fluttershy, Pegas z lękiem wysokości. Słyszałaś? Nie! Niczego nie rozumiesz! Masz mi wszystko wyznać! Wyznać? Wyznać! Ja wylałem sok na książkę Twilight pod tytułem Czarodziejskie tajemnice i przydatne eliksiry. I? I to ja zużyłem wczoraj całą gorącą wodę w Ponyville, bo przez 7 godzin się kąpałem! I czasami, kiedy jestem sam, robię tak... No, dobrze wyglądasz, Spike, całkiem nieźle! Nie! Co mam ci powiedzieć? Powiedz, co mam powiedzieć, to ci powiem! Powiedz mi, że przyjaciółki mnie oszukują, bo nie lubią moich imprezek i nie chcą już się ze mną przyjaźnić! Przyjaciółki cię oszukują, bo nie lubią twoich imprezek i nie chcą się już z tobą przyjaźnić. Aha! Wiedziałam! O nie! Przyjaciółki nie lubią moich imprezek i nie chcą się już ze mną przyjaźnić. Więc... Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś. Dla Gamiego to wielka przyjemność. Mogę dolewkę ponczu? Oczywiście, już podaję, panie Rzepo! Bardzo udane przyjęcie! Przeszłaś samą siebie! Dzięki, Skałko! Ja również bajecznie się bawię! Bardzo się cieszę, panie Kłaczku! Mogę poprosić o dokładkę tortu! Dla pani wszystko, panie Mączko! Całe szczęście, że nie przyszły kucyki! Nie są takie złe! Nie takie złe? Proszę cię! Są beznadziejne! Nie przesadzaj! Beznadziejne to chyba trochę za mocne słowo! Tak się nieładnie zachowały, że beznadziejne to za słabe określenie! Fakt, że niegrzecznie... Niegrzecznie? Toż to się w głowie nie mieści! Słusznie, nie mieści! Na twoim miejscu już nigdy bym się do nich nie odezwał! A wiecie co? Nie zamierzam już się do nich odzywać! Już nigdy nie zaproszę ich na żadną swoją imprezkę! Nie zasłużyły, żeby zostać zaproszone! Nie po tym, jak się dzisiaj zachowały! Beznadziejnie! Mi się nie mieści! Bardzo słusznie! Racja, dobrze mówisz! Nie zapchaj!
słusznie. Tak, pokroś im. Gdzie to puka? Witaj, Pinkie Pie. Przepraszam, ale bardzo się wtedy śpieszyłam. Nie mogłam się nawet z tobą przywitać. Wiesz, jak to jest. Tak, dobrze wiem, jak to jest. Właśnie, a przeszłabyś się może ze mną na farmę Sweet Apple? Nie, dzięki. Jestem zajęta z prawdziwymi przyjaciółmi. Prawda, moja droga pani Mączko? Zgadza się panu Pinkie Pie? Pinkie Pie? Jeszcze trochę ciasta, panie Kłaczku. Z chęcią. No dobrze, może jednak opuścimy tych państwa i przeniesiemy się do Apple. Ona nigdzie nie pójdzie. Słusznie, nie pójdę, bo doskonale się tu bawimy. Naprawdę powinnaś ze mną pójść. Nie słyszałaś? Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jak to ze mną nie pójdzie, co? Dość tego. Koniec imprezy. Chodź, Pinkie Pie. Nie. Pinkie Pie, idziemy. Powiedziałam nie. Musisz teraz pójść ze mną. Nie muszę. Czyli nie chcesz po dobroci? Niech będzie po twojemu. Jesteśmy. Niespodzianka! Myślałam, że bardziej się ucieszy. Ucieszy? Ucieszy? Miałabym się cieszyć z przyjęcia pożegnalnego! Pożegnalnego? Tak! Już mnie nie lubicie, więc postanowiłyście się mnie pozbyć i uczcić to przyjęciem pożegnalną imprezką dla Pinkie Pie! Jak mogłaś pomyśleć, że już cię nie lubimy? Jak? 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 Ponieważ okłamujecie mnie i unikacie przez cały dzień! Dlatego! No tak, bo to miała być niespodzianka. Od tak dawna to planowałyśmy. Musiałyśmy wymyślić wymówkę i odrzucić twoje zaproszenie, żeby przygotować przyjęcie dla ciebie. Skoro to jest przyjęcie pożegnalne, to dlaczego na torcie, który dzisiaj kupiła, napisane jest wszystkiego najlepszego Pinkie Pie? Przecież dziś mam urodziny! Zapomniałam o własnych urodzinach! Tak bardzo mnie lubicie, że urządziłyście mi imprezkę niespodziankę! To właśnie usiłujemy ci wytłumaczyć! Jesteście najlepszymi przyjaciółkami! Jak mogłam w ogóle w to wątpić? Nie przejmuj się, kochana. Każdej z nas to się mogło przydarzyć. Oczywiście! Oczywiście! Cieszę się, że nie zamieniono mnie na wiaderko rzepy. Co? Nic, nieważne. No dobra, koniec gadania! Czas zacząć! Kochana księżniczko Celestio, piszę do ciebie z uroczego przyjęcia. Uwielbiam spędzać czas z przyjaciółkami, a przy okazji dowiedziałam się czegoś ważnego. Po przyjaciołach zawsze należy spodziewać się najlepszego. Nie podejrzewać ich o złą wolę. Trzeba wierzyć, że prawdziwy przyjaciel nie da ci zrobić krzywdy. Twoja wierna studentka Twilight Sparkle. A mogłybyśmy przy okazji uznać, że to jest też pourodzinowe przyjęcie Gamiego? Przerwaliśmy jego imprezkę i jest niepocieszony. O, znacznie. Niech to będzie też imprezka Gamiego. Wersja polska na zlecenie Mini Masterfilm. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogor. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Przestań krzyczeć, próbuję się skupić. Pinkie Pie, w tej chwili przestań. Zaraz ubieramy się na wieczór i nie dam ci sukni, jeśli będziesz spocona. Co robi Twilight? Pracuje nad pewnym superanckim zaklęciem na dzisiejszą galę. A gdzie reszta? Już późno. Spokojnie, dziewczyno, jesteśmy. Doskonale, jestem gotowa. Na co? Proszę, Spike. Jabłko, będzie szarlotka? Patrz! Ojej, jesteś genialna! Wspaniale! Dzięki, to dopiero początek. Fluttershy, przyniosłaś je? Tak, ale nic im się nie stanie? Obiecuję, że nie. Ta-da!
Ojej. Niezłe, co? Nie martwcie się, o północy zaklęcie przestanie działać. O, pan Kiciu, nie! Stać! Wracajcie! Te konie miały ciągnąć karuce. Czym my teraz pojedziemy? I cóż tu teraz robić? Przepraszam. Chłopcy, moglibyście zawieźć nas na galę? A, no tak, jasne. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Czar. Nasze przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód, moc, w krainie marzeń. Razem dzięki nam blask magii nie potuli dziś. My Little Pony, przyjaźń to magia. Niezapomniany wieczór. Proszę dziewczyny, puśćcie mnie. Już idę, Spike. Wykluczone, ubieramy się. Słucham? Nie przesadzasz? Na co dzień nie nosimy ubrań. Przepraszam, Spike. Zostałam inaczej wychowana. Tak się cieszę, że jedziemy do Canterlotu, do domu Twilight. A jeszcze lepsze jest to, że będziemy się razem bawić przez całą noc. No nie wiem, Spike. To się okaże. Będziemy tam nieco zajęte. Zajęte zabawą, tak? Dobrze. Nie martw się, Spike. Na pewno trochę czasu spędzimy razem. Ekstra! Bo szczegółowo zaplanowałem tę wycieczkę. Muszę pokazać Rarity klejnoty koronne, a Applejack musi zobaczyć złotą jabłonkę, a Pinkie odwiedzić moją ulubioną cukiernię. A więc dodajmy gazu! Iha! Co proszę? Gdybyś nie był kolegą naszej sąsiadki Rarity! Wyglądacie prześlicznie. Tak się cieszę, że nareszcie jesteśmy. Tyle sobie wyobrażałyśmy. Ta noc będzie po prostu niezapomniana. Oto gala, wielka gala. Na tej gali, pod gwiazdami, przyjaciół znajdę swych. Do ogrodu przyjdą wszyscy bracia mali. Bracia mali. Tyle ptaków i zwierzaków, miło będzie pośród nich, kiedy goście z moich marzeń zjawią się na gali. Stanie się każdy sen na odświętnej gali. Na tej gali dobrze sprzedam pysznych jabłek sto. Wspaniałości, zajrzę w oczy biega, bo pieniędzy będzie dość. Na rodzinę też zarobię i przyjęcie zrobię. Każdy świat pędzi rad i macha nam z oknami. Gadne sny już liczą dni, by zjawić się na gali. Na tej gali już niebawem poznać mam królewski ród. Książę będzie się o moją rękę starał. Będzie starał. Kiedy wejdę w blasku sławy, wszyscy padną do mych stóp. Da mi tytuł pierwszej damy, ta największa dama. Tyle lat czekali, zobaczymy cudów moc na naszej wielkiej gali, wielkiej gali. Znów śniłam krótką chwilkę, że jestem gwiazdą cyrku. I Wonderbolts w tym pięknym śnie szybowali obok mnie. Na figle pod chmurami szansę mi wielką dali. I wierzę w to, że zjawią się na wielkiej gali. Bo trwa nadziei świat niezłomny jak ze stali. Wymarzenia z dawnych lat spełniły się na gali, wielkiej gali. Taka gala mnie rozpala, taka gala ma swój blask. Gdy muzyką tętni sala, Pinki tańczy cały czas! Gdy usłyszę instrumenty, kto poskacze ze mną wraz? Zagra bęben i gitara! Niech żyje wielka gala! Niech orkiestra skocznie gra na gali, wielkiej gali! Będzie gala, będzie gala i księżniczka, co siłę czarów zna. Już zna. Porozmawiam z nią o magii przez całą noc do dnia. Bratnio duszę w niej odnajdę i mnie swój czas tylko da. Ona już na wielką galę, suknię balową prędko włóż, bo wielka gala rusza już. Nasze marzenia są tuż, tuż,
to gala już za chwilę. Jak na wybory pięknej mis na wielką galę. Ruszaj dziś na wielkiej gali, bliskich krąg na wielkiej gali, jabłka sprzedam na wielkiej gali, cięcia dłoń tylko tam potrzebuję w niebo. Mój cel, mój sklep, mój ślub, mój śmiech, mój bal, mój czar. To wielka gala, to wielka gala, wymarzona wielka gala. Dlaczego? Bo spędzimy ją wszyscy raz! Zem! Albo i nie. Księżniczko Celestio! Twilight! Jak miło widzieć moją uzdolnioną studentkę. Tak się cieszę, że tu jestem. Bardzo chciałam z tobą porozmawiać. Przez cały wieczór proszę bądź tuż przy mnie. Spędzimy ten czas razem. Miałam nadzieję, że to powiesz. Gazu, Rarity! Nie, nie za szybko. Żeby mi nie uciekła. Spokojnie, ale uważnie. Nie może mi teraz uciec. Mój książę z bajki. Jest piękniejszy niż myślałam. O, Rajciu, to przecież wojak. Chyba mnie woła. Miałam nadzieję, że tak tu będzie. Dobry wieczór, jesteś głodny? Zjadłem konia z kopytami. Na co masz ochotę? Jabłko w karmelu, szarlotkę, ciasteczko, jabłko frytki? Poproszę tę wielką szarlotkę. Dzięki i smacznego. Jeha! Tylko rozłożyłam stragan, a już się trafił klient, zgodnie z planem. Pokaz pobudza apetyt, prawda, Sorin? Moje ciasto! Złapałaś? Dzięki. Spoko, nie ma za co. Hej, chyba cię znam. To ty uratowałaś nas na zawodach i wygrałaś mistrzostwa w lataniu. Zgadza się, jestem Rainbow Dash. Brawo, Rainbow Dash. Znów nas uratowałaś. To znaczy uratowałaś szarlotkę Sorina. Spędzisz z nami ten wieczór? Pewnie, czemu nie? Spędzę wieczór z samymi Wonderbolts. Jaki błyszczący parkiet! Same śliczne kucyki! O! I żywa orkiestra! Błyszczące, śliczne, żywe! Porywa mnie! Już jestem na gali galopu! Już jestem na gali galopu! Już jestem na gali galopu! By spełnić swoje sny! By spełnić swoje sny! Juhu! By spełnić swoje sny! Jupi! Już jestem na gali galopu! Lecz jakoś smutno jest mi. Witaj. Jestem książę Blueblood. A ja jestem Rarity. O, Rety, jaka piękna róża. Róża? Ta róża? Dzięki. Do twarzy mi z nią. Mój wojak jest tuż za zakrętem. To pan gwizdał? Tak, zawsze gwizdzę w czasie grabienia. No tak, przepraszam. O, widzę tu kana wielkiego. Jest i małpka czepiaki. O nie, czy to kangur Walaru? Och, Fluttershy, czemu tak głośno mówisz? No właśnie tak, no ale... Hej, Spitfire! Zrobiłeś kiedyś podwójny obrót w tył na chmurze? Pokazują te różne cuda. Wyprzedziłeś kiedyś błyskawicę? Ja to uwielbiam. Witam na wielkiej gali Grand Galopu. Księżniczko, tak się cieszyłam, że cię zobaczę. Tak, ja też, Twaj. Dobry wieczór, witamy na gali. I dlatego, panie, jak miło znów was widzieć. Zdaje się, że musiałabym użyć czarów, żeby móc porozmawiać z księżniczką.
Pierwsza minuta, pierwszy klient. Druga, czwarta, szósta, sześćdziesiąta. Brak klientów. Ach, wcale nie tak to miało być. O nie. Już jestem na gali galopu, lecz jakoś smutno mi. Inaczej go sobie wyobrażałam. Witam, dobry wieczór. Witam i zapraszam. Ach, witam, bardzo mi przyjemnie. Wcale nie tak miało być. Nawet ze mną nie gadają. Miałam nadzieję, że będzie inaczej. Nie! Całe życie czekałam na tę chwilę. I na pewno teraz się nie poddam. Mimo wszystkich trudności, to jednak będzie niezapomniany wieczór! Muszę być odważniejsza, jak mi radziła Twilight. Przepraszam, że was wystraszyłam, przyjaciele, ale teraz już sobie pójdę, więc możecie wszystkie wyjść. Mam was! Spokojnie, obiecuję, że nic wam nie zrobię. Chcę się tylko zaprzyjaźnić. Bardzo chętnie. Dalej, Rainbow. Nie zauważają cię? To zmusi ich do tego. Skreślaj go, Rarity. Bądź cierpliwa, na pewno pokaże swoją książęcą naturę. Panno Rarity, stać! O, książę, mój ty rycerzu. Można się poślizgnąć. Tak, można, ktoś by mógł. Terka powinna załatwić sprawę. Naturalnie, że załatwi. Nóżką prawą rusz, kopytko pokaż nam. Kopytkiem prawym rusz i pomachaj tu i tam. Już pora w małym palcu mieć nasz kucykowy tan. Właśnie tłumaczę to wam. I nóżka lewa w przód, a później mały dyk. Kopytkiem zrób ten ruch, żeby grację mieć i szyk. Jak wielka dama, pokaż nam, że masz do tego tryk. Przykład daj wszystkim w mig. I nóżka lewa w tył i piękny wykop zrób. Kopytko lewe w tył, nie oszczędzaj swoich nóg. Na pewno się spodoba nam kopytek twoich stóp. Ucz się i próbuj to znów. Swym łebkiem daj znak i pozdrów nim nas. Swym łebkiem daj znak, bo już przyszedł na to czas. Nie dosaj się i pokaż nam, jak swoją rolę grasz. I wielką klasę masz. I jeszcze mały skok, a potem skoków sto. Nie przejmuj się, że tłok, ważne jest przyjemne tło. Gdy taniec kucykowy znasz, masz głosik, że ho ho. Oto właściwie mi szło. By taniec kucykowy, taniec kucykowy, by taniec kucykowy znać, oto mi właśnie szło. Juhu! Panienko, to nie jest przyjęcie w tym stylu. O! Jak to nie w tym stylu? Przecież kucyki to kochają! Dwa ciastka, poproszę. Dwa ciastka dla państwa podaję. Cztery monety. A więc ja mam zapłacić, tak? Nie trzeba, Rarity. Na koszt firmy. Dziękuję, Applejack. Ktoś tu jednak ma maniery. O, ciastka, pierożki, jabłka w karmelu? Mnie nie wolno dotykać pospolitych słodyczy. Wracam na bankiet skosztować przystawek. Nie dziwię się więc, że nic nie kupują, bo w głowie im same frykasy i majonezy. Ale jeszcze docenią moje domowe wyroby. Trochę je tylko bardziej przystroję. Jeszcze was złapię, skarbęgi, tak? Jak tylko jedno z was ptaszki lub małpki lub misie dotknie siatki, będzie moje! Moje! Ruszajcie się, kochani! Chcieliście zabalować? Więc balujmy! Juhu! Bardzo dobrze, tak!
najwyższej sfery? Oto wysokiej klasy torcisko dla waszych wyrobionych podniebień. Łapcie mnie! W życiu jeszcze nie spotkałam tak nieczarującego księcia! Jedyną królewską rzeczą w tobie jest ten twój królewski burdel! Nie zbliżaj się! Wypielęgnowałem się! Boisz się ubrudzić! Szansa dla mnie! Tak! Gorzej być nie może. Macie mnie pokochać! Uciekaj! Jeszcze raz to samo. Ty chyba masz już dosyć. Poproszę to samo, z podwójnym lukrem. Twilight Sparkle. Kopelat. Hej, i jak tam gala? Jak niezapomniany wieczór? To chyba był najgorszy wieczór. Klapa! Mam tylko nadzieję, że księżniczka nie jest zła, że zepsułyśmy galę. Nie uczestniczyłam jeszcze aż w tak udanej imprezie. Księżniczka Selenia! Przepraszam, księżniczko, ale ten wieczór to była klapa. O, Twilight, wielka gala Grand Galopu zawsze jest beznadziejna. Naprawdę? Dlatego cieszyłam się, że przyjdziecie. Liczyłam, że ożywicie towarzystwo. Mimo, że nie wszystko poszło tak, jak chciałyście, na pewno przyznacie, że pewna grupa przyjaciół całkiem dobrze się bawiła. Masz rację, księżniczko. Zgrana paczka przyjaciół potrafi dobrze bawić się wszędzie. Tak, z wami jest super. Pogaduchy. Chichotanie! Czyli wszystko to, co dla was właśnie na dziś zaplanowałem? Tak, Spike. Miałeś rację. Ten wieczór był kiepski. Ale gdy jesteśmy razem, to zupełnie coś innego. Tak naprawdę to był... Niezapomniany wieczór! Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Grzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogor. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrazińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Zwiedzanie rozpoczniemy tutaj, w najsłynniejszym parku z rzeźbami w Canterlocie. Ta rzeźba przed wami symbolizuje przyjaźń. Dobrze, moje maluchy? Ta rzeźba symbolizuje zwycięstwo. Fajnie byłoby mieć taką w lidze znaczkowej. Fajnie! Jeżeli jest się w czymś zwyciężycielem. To nie jest słowo! A co ty jesteś? Słownik? Dziewczynki! A to jest bardzo interesująca rzeźba. Co już wiecie na jej temat? Masz pony orła i łapę lwa. I ogon węża! Ten potwór nazywa się Draconegus. Ma głowę kucyka i ciało złożone z wielu różnych części. Jak myślicie, co symbolizuje? Zamieszanie, zło, chaos! To nie chaos, głuptasie! Nie używaj słów, których znaczenia nie znasz. To też jest chaos. Nie jest! Nieprawda! Właściwie to wszyscy macie rację. Ta rzeźba symbolizuje niezgodę, czyli brak harmonii między kucykami. Właśnie pokazałyście nam niezgodę tak dobrze, że każda z was napisze mi wypracowanie na ten temat. Teraz chodźmy i nie chcę już więcej żadnych bujek. To zamieszanie. Zło. Chaos. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Czuję smak, mały kucyk. Kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe
serce. Magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzięki nam blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony, przyjaźń to magia. Powrót do harmonii, część pierwsza. Wracaj tu zaraz! Mam cię! Uj, co to jest? Wata cukrowa? Chwila, moment! Przecież miało nie padać do jutra! Nie możesz... Jednak... Hej! Nie pozwoliłam ci nigdzie lecieć! Rainbow Dash! Co jest grane z tym deszczem? Znaczy, czekoladą. Znaczy, czekoladowym deszczem! Pogoda powariowała w całej Equestrii! Cloudsdale właśnie nawiedziła wielka burza coli! Ale nie martw się! Nie zostawię was tak! Zaraz naprawię to wszystko! A dlaczego chcesz to naprawiać? Słyszałam o twoich kłopotach, Applejack, i przyszłam tu, żeby ci pomóc. Ale nie mogę smoknąć i się ubrudzić. Ani wychodzić pod parasola. Fluttershy, zrób coś! Nie, skarbie, nie powinieneś. Nie, to niemożliwe. Chyba mam zgiby. Nie musicie się martwić. Nauczyłam się nowego zaklęcia, które wszystko naprawi. Zaklęcie? Nie działa! Co my zrobimy? Nic! Spaj! Twilight na pewno coś wymyśli. Czas na plan B. Rainbow, czy możesz zebrać wszystkie chmury w jednym rogu nieba? Applejack, chcę, żebyś sprowadziła tę wielką burzową chmurę na ziemię. Hej! Co jest grane? Ojej! Mam nadzieję, że inne zwierzątka nie widziały tej czekolady i waty cukrowej, bo musielibyśmy się podzielić. Tylko ty i ja, siostro! Hej! Tak, dzięki wspólnej pracy udało nam się uratować moje pole. Widzisz, Spike? Nie można się poddawać. Nie ma przeszkód, których nie dałoby się pokonać wspólnym trudem. Chodźcie! Księżniczka Celestia chce nas natychmiast widzieć w Canterlocie. Księżniczko Celestio, przybyłyśmy najszybciej jak mogłyśmy. Dziękuję, Twilight. I wam też. Czy to chodzi o pogodę i dziwne zachowanie zwierząt? Co się tu dzieje? Dlaczego moja magia nie działa? Czy to... Chodźcie za mną. Wezwałam was tutaj z bardzo ważnego powodu. Myślę, że mój stary wróg, ktoś, kogo pokonałam dawno temu, znów powrócił. Nazywa się... Discord. Discord to złośliwy duch dysharmonii. Zanim wraz z siostrą go pokonałyśmy, rządził krajem i były to czasy niepokoju i nieszczęścia. Luna i ja widziałyśmy, jak nędzne jest życie ziemskich kucyków, pegazów i jednorożców. Więc gdy klejnoty harmonii zostały odkryte, stanęłyśmy przeciwko niemu, zamieniając go w kamień. Brawo, księżniczko! Myślałam, że nasze zaklęcie powstrzyma go na zawsze, ale odkąd straciłyśmy kontrolę nad klejnotami, zaklęcie straciło moc. Straciłyście kontrolę? To jest wieża Canterlotu, w której przechowujemy klejnoty, odkąd je dla nas odkryłyście. Chcę, żebyście jeszcze raz użyły elementów harmonii przeciw Discordowi, zanim obróci wszystko w Equestrii w totalny chaos. Dlaczego my? Dlaczego... Hej, patrzcie! To my! Bo ukazałyście całą moc klejnotów harmonii dzięki magii swojej przyjaźni, która potrafi pokonać każde zło. Mimo, że Luna i ja władamy klejnotami, to teraz wy panujecie nad ich mocą i tylko wy możecie pokonać Discorda. Księżniczko Celestio, możesz na nas... Jedna chwilunia! Wielki chaos zaczął się od deszczu czekoladowego! Czekoladowego! Nie słuchaj jej, księżniczko. Używanie klejnotów harmonii to dla nas zaszczyt.
trzymajcie klejnoty. Ja wezmę skrzynię. Nie musicie się obawiać. Jestem pewna, że uda wam się pokonać Discorda dzięki temu. Dobra, gdybym była potrzebna, będę pić czekoladę z czekoladowej kałuży przez wielką sądę. Klejnoty zniknęły. Ta komnata była chroniona przez zaklęcie, które tylko ja znałam. To nie ma sensu. Sensu? Co zabawnego może w tym być? Discord, pokaż się! Stęskniłaś się za mną, Celestio. Bo ja tak. Jako kamień czułem się bardzo samotny, ale skąd ty mogłaś o tym wiedzieć? Ja nie zamieniałem kucyków w kamień. Dosyć! Co zrobiłeś z klejnotami harmonii? Pożyczyłem je sobie na jedną małą chwilkę. Nigdy się stąd nie wydostaniesz. Zapomniałem, jaka potrafisz być ponura. To już robi się nudne. Hej! Nikt nie będzie obrażał księżniczki! O, ty musisz być Rainbow Dash, znana z lojalności. To ten element harmonii reprezentujesz. Tak jest! Zawsze będę lojalna wobec księżniczki. Jeszcze zobaczymy. Nie mogę uwierzyć, że tracimy czas na rozmowę z witrażem. Piękna rarity, reprezentująca element szlachetności, jeśli się nie mylę. Wiesz, kim jesteśmy. Wielka rzecz. Wiem znacznie więcej niż myślicie, moja droga Applejack. Więc pewnie znasz też nasze moce. Tak, Twilight Sparkle. A twoja moc to najpotężniejszy element. Magia. Fluttershy jest najmilsza, a Pinkie Pie jest moją osobistą ulubienicą. Śmieszką. Pinki! On stoi ci na głowie! Nie przeciągaj tego! Co zrobiłeś z klejnotami harmonii? O, strasznie przynudzasz, Celestio. Serio. Dobrze, powiem wam, ale na swój własny sposób. Gdy elementy znaleźć chcesz, zmianom zdarzeń musisz nadać sens. Zwroty i zakręty to część mojej gry, a wszystko znajdziesz tam, gdzie drug początek był. Możemy już wracać do domu? Co on mógł mieć na myśli? Zwroty i zakręty, koniec tam, gdzie początek? Zwroty i zakręty. Zwroty i zakręty. Zwroty i zakręty, tak jest! Założę się, że Discord schował elementy w labiryncie. Powodzenia, moje kochane. Los całej Equestrii w waszych kopytkach. Dzięki, księżniczko. Nie zawiedziemy cię. Czy musimy tam wejść? Nie. Discord zapomniał o tym, złotka. Przelecę się trochę i znajdziemy wszystkie klejnoty. O, moje skrzydła! Twój róg! Mój róg! Powinnyście teraz zobaczyć wasze miny. Bezcenne. Oddaj nam nasze rogi i skrzydła. Dostaniecie je w swoim czasie. Zabrałem je po to, żebyście nie oszukiwały. Widzicie, to pierwsza zasada naszej gry. Żadnego latania i żadnej magii. Pierwsza zasada? Druga zasada brzmi: wszystkie kucyki muszą grać, albo gra się skończy. Ja wygram. Powodzenia, moje kucyki. Nie bójcie się, dziewczyny. Mamy jeszcze siebie. Tak, jak powiedziała Twilight, nic nie może nam zagrozić, dopóki jesteśmy razem. Dobra, dziewczyny, do dzieła. Razem! Spokojnie! Wszystkie biegnijcie do środka tak szybko, jak możecie i tam się spotkamy. Ruszajmy! Widzimy się w centrum. Juhu! Do zobaczenia! Licha. Gdzie ja jestem? Kim jesteście? Gospodarzami kraju prawdy. Możesz nam zadać jedno pytanie. O przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Ale wiedz, że prawda nie zawsze jest przyjemna. No dobra,
To miejsce wcale mi się nie podoba. Ale mam złe przeczucia co do tego całego Discorda. Jak zakończy się misja, którą zaczęłyśmy? To odpowiedź, której szukasz. No dalej. Rzuć okiem. Nie chcę was więcej widzieć. Ja też. Świetnie. Świetnie. Więc ustalone. Nie! Nasza przyjaźń skończona? To nie może być prawda. Nie może! To nie może być prawda. Cóż, nie każdą prawdę łatwo jest znieść. Czasami kłamstwo smakuje lepiej. Jack! O, jesteś! Zdawało mi się, że słyszałam twój głos. Z kim rozmawiałaś? Rozmawiałam z... nikim! Z żadnym z kucyków. Co? A nic. No chodź. Musimy iść. Czy Applejack nie... Daj spokój, Twilight. Applejack nie kłamie. Pierwszy park balonikowy, jaki widziałam! To pierwszy park balonikowy, jaki widzę, ale wciąż... Co jest? Co się stało, Pinkie Pie? Myślałem, że docenisz dobrą zabawę. To co innego! One się śmieją ze mnie! Powinnaś to znać. Przyjaciółki śmieją się z ciebie cały czas. One się śmieją ze mną, nie ze mnie! Naprawdę? Nie! Przestańcie! Przestańcie się śmiać! O, biedna Pinkie Pie. Myślałem, że śmiech cię uszczęśliwi. Czyżby? No nie sądzę! Paj, jak dobrze cię widzieć. Kim jesteście, ha? I co was tak cieszy? Pinkie? Dlaczego wydaje się taka smutna? Jakby nie ona. Nie widzę, żeby się inaczej zachowywała. Dziwne. Lepiej zakończmy tę misję, zanim wszystkie powariujemy ze stresu. Spodziewałam się audiencji u księżniczki. Nie biegów przełajowych. To twój szczęśliwy dzień, Rarity. Znalazłaś jedyną rzecz w Equestrii, która mogłaby konkurować z pięknem mojej twarzy. No i co? Podoba się? Tak, podoba mi się bardzo. Nie, nie! Nie dam się wkręcić w takie bajeczki. Muszę iść do centrum, żeby spotkać innych. Cóż, Rarity, trwało wieczność, ale było warto. Kto by pomyślał, że te trzy małe kamyczki skrywają za sobą taki piękny diament? Teraz zabiorę cię do domu. Rarity, tak się cieszę. Dlaczego taszczysz ten wielgachny głaz? O jakim głazie mówisz? Ta wielka, cudownie olśniewająca skała to diament! Jest tylko mój. Lepiej się trzymajcie od niego z daleka. Ja go znalazłam i jest mój, jasna sprawa. Dobra, dam radę. Mogę... Zaraz, motyle? Fluttershy, wygląda na to, że twoje przyjaciółki cię opuściły. Och nie, one na pewno mnie teraz szukają.
Musisz być smutna, wiedząc, że uważają cię za słabą i bezużyteczną. Niekoniecznie. Tak, jestem słaba, ale doceniam to, że mnie akceptują. Tak, zawsze cię to pogrąża. Znaczy, zawsze wytykają ci twoje wady, co? Ale to nieprawda. Myślę, że jestem szczęściarą, mając przyjaciółki, które całkowicie mnie akceptują. Aż skończ z tym w końcu. Byłaś miła wystarczająco długo. Czas być okrutną. Arrivederci. Fluttershy, tak się cieszę, że nareszcie cię widzę. Przez ten labirynt wszystkie powariowały. Dlaczego nie pomachasz swoim małym rogiem i wszystkiego nie naprawisz? No właśnie, nie możesz, już go nie masz. Co się stało moim przyjaciółkom? Z czego się tak śmiejesz? Z czekolady. Ktoś mi pomoże? Dzięki, Twilight. Proszę bardzo. Tylko nie próbuj mi go zabrać. Wiem, gdzie cię szukać. Teraz cię złapię, łobuzie. O, już wiem, dlaczego tak lubisz chmury. Bardzo wygodne. Złaź stamtąd i chodź tutaj! No dalej, dawaj! Ej, ja tylko przynoszę wiadomość. Ja też coś dla ciebie mam! Posłuchaj, proszę, to bardzo ważne. Przed wielką próbą cię stawia los. Wybierzesz dobrze, czy popełnisz błąd. A wybór zły oznacza, że dom bardzo szybko bez ciebie rozpadnie się w proch. Cloudstale, rozpadnie się beze mnie? W tym pudełku są twoje skrzydła. Możesz je wziąć i przerwać grę, albo nadal bez celu wędrować po labiryncie. Twój wybór. Muszę znaleźć Rainbow Dash. Jako zespół jesteśmy niepokonane. Rainbow Dash nas nie opuści. No popatrzcie tylko, Rainbow Dash właśnie odlatuje. Ona nas opuszcza. Tak, wiem, oszukujesz. No, no, no. Jakiś kucyk złamał zasady naszej gry. Koniec zabawy, moje kucyki. Nie znalazłyście waszych cennych elementów. Wygląda na to, że wywołamy teraz wielką burzę chaosu. Ciąg dalszy nastąpi. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Anna Hausner. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska, Dominika Pluźniak i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.